Witam was po kilkudniowej przerwie w 10. odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 1. Jak widzicie, jesteśmy w domu Talara. Chciałbym się przespać, ale muszę iść naokoło. Ten stary pierdziel jak zwykle. Co to jest? Podstawa alchemii. Weźmiemy, przeczytamy i wyrzucimy. Dobra, przeczytane. Nie chcę. Pyk. Coś tu masz z powiedzenia, kurno? No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No chcę się przespać. Otrzymano nowe talenty. Ciekawe jakie. Dziennik. Co ten dziennik nam tu powie? No tyle nowości, że mi się nie chce tego czytać. Mech. A chcecie to wam pyk. Se zatrzymacie w razie czego i będziecie sobie przeczytacie. Jeżeli was to interesuje, bo mnie to gnębi. Dobra, zadania to. Pamięć ostrza. Teraz musimy iść. Pójdziemy do karczmy niż kudłacz. No ale to dzień, gdzie będziemy w nocy wbijać. Talentów nie rozdałem i ze mnie idiota jest kompletny. Dobra, zaraz rozdamy jeszcze. Jeszcze raz prześpimy. Oś tu śminio. Tak, lubię z tą interesy robić. Mamy 6 brązowych talentów. Dobra, więc tak, Arada tu walnęliśmy. Co to jest? Szansa na... No może być. Też. Dobra, w style walniemy. Srebrne. Po jednym. Tylko podwoimy o drugi level. Dobrze, więc masowy mord będzie gwarantowany. Ból. Może być. Dobra, mamy przesunięty czas o godzinę, więc godzina nas nie zbawi. Kto ci nadał? Widzisz, jak można szybko. Dobra. Znowu siedzisz? Nie masz co do roboty. Paserze. Dobra, idziemy do karczmy. Zaznacz, anuluj jeszcze raz. Coś ci z tym wskaźnik się zrypał. Tak po prawdzie 10. odcinek to mała gdzieś dyszka już na koncie jest. 10 filmów. No i co to jest 10 filmów? Gówno. No właśnie. Sam cię pocisnąłem oczywiście, ale co mi do tego. Dobra. 10. Potem będzie 11, 12, 13, 14. Aż mi się znudzi. No tak po prawdzie to... Czasu na znudzenie to jeszcze nie nadejdzie. Tak prędko. Cóż ja widzę? Tam? Tam jest okno i tam jest domek jakiś. No, życie, życie. Życie jak w Madrycie. Dobra. No cholerne lagi, kurde. Nie lagi, tylko przycinki. Czy to nie o tobie opowiadał Zygfryd? To! Na myśli zakonnika z kanałów. A niech mnie! To ty! Zygfryd od dawna planował uporać się z Kuroliszkiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić. Młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? Mogę coś u ciebie kupić? Na pewno jakiś szajs. Można coś u ciebie kupić? Przyjaciele Zygfryda zawsze są mile widziani. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim czeladnikiem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Mogę coś wykuć? Na pewno nic. Mamy sporo kasy, więc... Długo jesteś w zakonie? Bardzo długo. Pamiętam jeszcze drugą wojnę z Nilfgaardem. Mój ojciec zajmował się płatnerstwem. Teraz ja go zastępuję. To dość stary jesteś już. Ale stary się chwali. W zimie? Pomagamy leczyć zarazę, pilnujemy Przepraszam was bardzo, mikro przedstawię trochę bardziej. Pojawia się coraz więcej. Jednym słowem macie mnóstwo roboty. No przecież służymy ludziom, chronimy ich i niesiemy w świat blask wiecznie płonącej róży. Dobra, bywaj. Bywaj. Teraz z swoim czeladnikiem porozmawiam. Kupiec zakonu, ty też jest, nie, ty jesteś partnerzem, więc dobra.
Witajcie, panie. W czym mogę pomóc? Jesteś czeladnikiem Kowalskim? Tak, panie. Sprzątam, rozpalam piece i prowadzę sklep. Który mam złomy? Okiem na wasze wyroby? Proszę uprzejmie. Pokaż. Może coś sprzedam. Rzadka kupa, a nie okazja. Co? Jebło cię. Panie? Panie, mogę rzucić... Proszę. Jakieś tu zbrojkę masz, pokaż. 5000! No akurat. To ja już złotego smoka kupił za 5000, Oren, panie, jakąś gównianą zbroję. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Każda ma swoją dzielnicę. Każde miasto ma swoją dzielnicę, biedoty. Co, ty nie wiedziałeś o tym? O, tu pani jest. Prosta kobieta, ale ma coś do pokazania i do powiedzenia. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Pokaż mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. Ja obie od razu się do rzeczy zabieram. Dobra, masz jakąś może pracę dla Wiedźmina? Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Dobra. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Miło cię widzieć. Ciebie również. Dużo was pracuje w Wyzimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło cię widzieć. Narka. Dobra, mamy nowe zdania aktywowane. Czyżby nowe jakieś zadania? Nie, to te same są zadania. Potem je zrobimy, na razie zrobimy podstawowe. Dobra, wchodzimy. Karczmy. Miś kudłacz! Kudłacz, miś. To było to samo. I tak debilna nazwa i tak. Kto to? Spokojnie, to tylko Wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! O. Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pomysł. Elfie pierdolenie. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach taka jego mać. Wiesz, jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colmana. Muszę unikać podobnych sytuacji. Zachować neutralność. Nie mieszać się. Więc popełniliśmy błąd. Mogliśmy nie dawać tym elfom tego towaru, który Haren tam zostawił. No cóż, jak zdech to zdech, nic nie poradzimy. Dobra, ale co z tym zadaniem?
gorący towar. Okazało się, że Coleman nie żyje. Nie będę mógł dostarczyć przesyłki. Czyli... już po tym zadaniu mamy. Świadek, to będzie... Ora, najpierw to karcie. Tutaj coś może... Tutaj najpierw pójdziemy. Co ty masz, Zoltan, do powiedzenia? Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Już przecież wcześniej. Zoltan Chivay, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za wyeliminowanie niebezpieczeństwa? Z kim powinienem rozmawiać? Jakąś grubą szychą. Sądzę, że z Loivardenem. To gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli, dogląda załadunku i rozładunku towaru. Znowu Loivarden. Dzięki, Zoltan. Zajmę się sprawą przystani. Wal śmiało. Dobra. Wygrałem kilka partii w pokera. Tak po bardzo ciężkiej męczarni. Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz prawiczka. Możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów. Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne. W okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej 4 zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otworem. Muszę więc pokonać 4 zawodowych pokerzystów. Betka. Dobra, zadanie nowe. Jeszcze walimy. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Jak leci? Masz chwilę? Dobra, tutaj już nic. Bywaj. Tylko bywaj. Dobra, podróżny. Murno Bruce. Dobra, co ma tam do powiedzenia? Geralt, kupę lat! Znam się. Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. To spokojna praca? Czy ja? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Można zagrać? Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Jasne. Zobaczymy, ile... Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz... Znowuż męczarnia? Proszę bardzo! U mnie to jest dostatek męczarni, proszę bardzo. 10, dobra, niech będzie 10. Jedynki jak zwykle. U mnie to są jedynki podstawowo. Dobra, trójka. 30. Czwóreczkę i piąteczkę przerzucimy jeszcze raz. Nic. Czyli nam tylko trójeczka została. Już przegraliśmy. Standardzik. Jeszcze lagi w grze w kości. No nie ma. Dobra. Co my tu mamy? Parę szóstek.
Mam nadzieję, że znowu nie przegramy. Bo już z talarem się wypociłem do 3 dupy. Teraz nie chcę tak mieć. Dobra, mamy trójkę. I nic poza tym. Dobra, wygraliśmy. Para jedynek, jak zwykle jedynki. O 30, najwyżej przegramy. Nie, najwyżej mamy to wygrać. Czemu? Kurwiego ród. Jeszcze raz. 40. Zostanę spłukany w 3 dupy. Irytuje mnie to. Naprawdę. No trójkę jeszcze. I to jeszcze frytki do tego. I nie można tak od razu 5 piątek! No, 3 szósteczki. Nie mogło być tak pięknie na początku. 90! Poddasz partię, to będzie gitos. Dziękujemy. Dobra. Silny pięściarz i... Żadnego wyzwania. Jakiś inny. Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Jajco! Pokonałem Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Pewnie. Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś dundę! Spokojnie. Najpierw ustalmy sta... 75 oreniaków. Wchodzę. Dobra. Kolejną mordę obimy. Obijemy. No ale ty was zeza, człowieku! Unik. Dobra, już koniec, tak? Bardzo szybciutko. O, co się stało? Widzę podwójnie. No nie potrójnie? Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenu. Biorę. Pieniążki. Biorę pieniądze. 150 oreniaków masz. Zabaw się. Kufer. No nie chcę tego, weź sobie to. Nie mogę. No sprzedam zaraz. Hazardzista. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, tak, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człowiek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człowiekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się.
Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś. Chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Dobra, więc mamy już kolejne zadanie uaktualnione. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy, z kim gracie, pan. Gdzie warto zagrać? Jeśli macie pełny mieszek, idźcie do bogatej części miasta. Tutaj łatwiej o nóż w żebrach niż zacną wygraną. Bywaj. Bywaj. Kelnerka. Witaj, białowłosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, ale zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie... Kolejna kobieta lekkich obyczajów. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. Bywaj. Nieładnie. Dobra. Tutaj zrobiliśmy już chyba wszystko. No coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze jest? Baranina! A na razie z nim nie gadamy. Potem. Dobrze, więc... Dzisiaj w sumie nudny troszkę odcinek jest. Dla was i dla mnie tak samo. No to może coś rozpierdolimy, co? Masz może jakiś towar? No mam! Mam! Co tu w takim miejscu? Ciśnie mnie, sam rozumiesz. Popytaj w misiu kudłaczu. Tam zawsze jest ktoś, kto ma proch do sprzedania. Masz może jakiś towar? Właśnie miałem popytać o to. Więc jeszcze wrócimy. Pytasz o to w takim miejscu. Więc jeszcze wrócimy i... Zobaczymy. Dobra, więc jeszcze tutaj spytamy się. Kogo? Pójdziemy do tego baraniny, może on coś będzie wiedział. A może do karczmarza jeszcze, bo z nim nie rozmawialiśmy. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach, białe włosy? Rozbawiłeś mnie do łez. Może też ma... A, odciąć się potrafi. Od kogo mogę kupić fistech, skoro no Kolman nie żyje? Kojarzysz gości ze znakami salamandry? Oni miewają przy sobie fistech. Tak, jakby myślę. Co, to nie rozmawialiśmy na... Oczywiście. Bywaj. Dobra, my przy salamandry mają fistech. Co poda? Czekaj, sprzedam ci to trochę. To masz, to mi potrzebne. Przysiadło też możesz wziąć. A to nie, bo to do oleju się przyda. Ryngański mam, to też. Trzech sztukach, trzy oreny, dobra. Idziemy stąd. Ale mnie nudzi, matko boska. Ale coś ma dobrego będzie. Dobra. Ogarniam się już. Pewnie, że pieprzyć. Dobra, więc co tu możemy jeszcze zrobić? Bezpieczna przystań to jeszcze nie teraz. A pójdziemy jeszcze do ogrodnika przy szpitalu Lebiody. Głodny jestem. Starość, nieradość. No. Strać ci się chce?
Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś mi kłącza echinopsów. Nie ma sprawki. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Ładnie, ładnie. Dobrze, kochani, więc niestety musimy kończyć odcineczek. O, niestety. Dlaczego? Witaj, białowłosy. O, chłopisko, z ciebie jak malowanie. A gdybym to ja była parę wiosen młodsza. Witajcie, babciu. Czego tam? Głośniej gadaj, złociutki, bo nie dosłyszę. Ja już stara, złociutki, ale moja wnuczka, gdybyś ją zobaczył, złociutki, policzki. Złociutki, jest to białowłosy. Włosy długaśne, a jak jabłuszka. Powiadacie, babciu, krasna wnuczka. Oj, tak, złociutki, w karczmie jadło nosi. No, trochę się o nią boję, bo po nocy sama do wioski wraca. Ale mów, czego ci od starowiny trza? Dzieje się w tej okolicy coś ciekawego, z babcią. A skąd ja, stara, mam wiedzieć, jakżem przygłucha. Ale po prawdzie tu trochę się dzieje. Opowiadajcie, radbym posłuchać. No to co tu opowiadać? Dzieje się to co zwykle. Skrzaty do mleka szczają, widzę, zachwyją, nietoperze dziewuchy gryzą. Po dupie. To zawsze było i będzie. Coś taka małomówna, babciu. Coś cię taka małomówna, babciu. No, nagadałam się już w życiu i teraz w gardle mi zaschło. Od co? Może jej damy czerwonkę winy. Co? Coś cię... Bywajcie, na mnie czas. Dałem ci jedno winko z tym i gówno mi dałaś, dobra. Dobra. Jeżeli wam się podoba... No już kończę przecież, no! Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Może subskrybujcie. Tylko nie hejtujcie.
A możecie subskrybować, zalajkować, subskrybować, zalajkować. Ja się z wami żegnam. Serdeczne buziaczki, cześć!